Wszyscy kibice poznańskiego Lecha liczyli, że właśnie tutaj, na nowoczesnym obiekcie w Białymstoku, nadejdzie przełamanie i podopieczni Macieja Skorży w końcu wygrają mecz ligowy po prawie dwumiesięcznej przerwie. Niestety tak się nie stało. Kolejarz walczył, tego na pewno nie można poznaniakom odmówić, ale na Jagiellonie po prostu to nie wystarczyło. Gospodarze byli skuteczniejsi, nieco szybsi i to zapewniło im kolejne 3 punkty, a Lech do stolicy Wielkopolski znów wraca bez punktów. Ten mecz mógł zupełnie inaczej się ułożyć, bo w pierwszym fragmencie, gdzie Jagiellonia mocno ruszyła na nas, potrafiliśmy to wytrzymać i zacząć grać więcej akcji do przodu, utrzymywać się dłużej przy piłce i lepiej organizować nasze ataki. Mieliśmy swoje sytuacje w tej pierwszej połowie, szczególnie szkoda tej sytuacji Dawida Kownackiego. Kilka groźnych strzałów z dystansu, których i tak było za mało. Natomiast no niestety jeden błąd, który popełniliśmy, błąd w kryciu w polu karnym, dopuściliśmy do dośrodkowania z naszej prawej strony i niestety musieliśmy gonić wynik. W drugiej połowie zagraliśmy tak ofensywnie, jak tylko nas na chwilę obecną stać. Przenieśliśmy ciężar gry na połowę Jagiellonii, staraliśmy się jak najwięcej szukać piłek za plecy obrońców, co nie było łatwe, bo Jagiellonia w tym fragmencie się mocno cofnęła i mocno ograniczała to pole za swoimi plecami. Także w tej drugiej połowie brakowało nam przede wszystkim spokoju, bo gra piłką była dosyć ciekawa. Potrafiliśmy utrzymać się długo na połowie przeciwnika. W miarę takich kilka akcji na 1-2 kontakty, gdzie potrafiliśmy w środkowej strefie tą piłkę rozegrać, brakowało spokoju w wykonaniu tego podania otwierającego drogę do bramki. Tutaj coraz bardziej byliśmy nerwowi w tym fragmencie i brakowało właśnie tego odpowiedniego wykończenia, tego odpowiedniego podania w pole karne.